czas, jeśli jesteś człowiekiem. Wojciech Plewiński uważał, że zrobienie zdjęcia teatralnego to nie jest tylko płaska rejestracja chwili. Na zdjęciu teatralnym musi być widoczny i aktor, i reżyser ze swoimi zamiarami, i scenograf, i autor kostiumów. Zdjęcie teatralne dla Wojciecha Plewińskiego było zawsze wielotematyczne. Wojciech Plewiński, jak przychodził do teatru, to było święto. Sesja zdjęciowa była zapowiadana parę tygodni wcześniej, żeby aktorzy przygotowali się do tego psychicznie, żeby mieli czas, ponieważ nad każdym zdjęciem Wojciech Plewiński spędzał wiele czasu. Często dyrektor wskazywał, jakie by chciał mieć zdjęcia, na przykład ze spektaklu, który był właśnie prezentowany. To Wojciech Plewiński już wiedział, które, lepiej nawet od dyrektora. Maria Najle, naczelny redaktor Przekroju, takie hasło rzucił: piękne dziewczyny na okładkach Przekroju. Łowcą tych pięknych dziewczyn właśnie był Wojciech Plewiński, który robił piękne zdjęcia, portrety. On był mistrzem portretu. Umiał dziewczyny wybrać, jakoś je namówić, żeby pozowały mu. Dzięki Wojtkowi mam tak zatrzymaną młodość. Mam takie piękne zdjęcia z teatru, na przykład Krzysiem Globiszem. No piękne fotosy różne mam, no i tę okładkę z Przekroju mam. I dopiero w kadrze Plewińskiego zaczyna się pojawiać świat, który widzieliśmy, ale nie dostrzegliśmy pewnych rzeczy, które on dostrzegł.